Stefan Żeromski, Przedwiośnie. Dedykacja. Panu Konradowi Czarnockiemu w przyjaznym upominku ofiarowuje ten utwór autor. Rodowód. Nie chodzi tutaj u kaduka o herb, ani o szeregi przodków podgolonych z sarmackimi wąsami i przy karabelach ani o wydekoltowane prababki w fiokach. Ojciec i matka, otóż i cały rodowód, jak to jest u nas w dziejach nowoczesnych ludzi bez wczoraj. Z konieczności wzmianka o jednym dziadku, zmusu notatka o jednym jedynym pradziadku. Chcemy uszanować nasyconą do pełna duchem i upodobaniem semickim awersję ludzi nowoczesnych do obciążania sobie pamięci wiadomościami, w którym kościele czy na jakim cmentarzu dany dziadek spoczywa. Otóż ojciec nosił nazwisko Baryka, imię Seweryn, które na rozłogach rosyjskich zbytnio nie raziło. Siewierjan Grigoriewicz Baryka. Uchodziło wtedy, prześlizgiwało się niepostrzeżenie. Matka była niewidoczna, samo swoja, najzwyczajniejsza Jadwiga Dąbrowska, rodem z Siedlec. Całe prawie życie spędzając w Rosji w najrozmaitszych jej guberniach i powiatach. Nie nauczyła się dobrze mówić po rosyjsku, a duchem przemieszczała się nie gdzieś tam na Uralu, czy w Baku, w Symbirsku, czy zgoła w Tule, lecz wciąż w Siedlcach. Tylko w Siedlcach. Choć to jedynie z listów i gazet wiedziała, działy się dla niej rzeczy ważne, interesujące, godne wzruszenia, pamięci i tęsknoty. Wszystko inne poza mężem i synem. Była to przygodna, doczesna, przelotna suma rzeczy i zdarzeń, wzbudzająca coraz większą tęsknotę właśnie za siedlcami. W najpiękniejszej miejscowości, oazie naftowej pustyni, Baku, kędyś na tak zwanym Zychu, w zatoce półwyspu Apszerońskiego, woniejącej od kwiatów i roślinności południa, gdzie przejrzyste morze szmerem napełniało cienie nadbrzeżnych gajów pani Barekowa, nie miała zawsze nic pilniejszego do nadmienienia, jak stwierdzenie, że na sekule był także bardzo piękny staw. W Rakowcu były nadto łąki. Gdzie? Piękniejsze niż jakiekolwiek na świecie. A kiedy księżyc świecił nad muchawką i odbijał się w stawie około młyna, następowało nieuniknione ślimaczenie się wśród długotrwałego wypominania piękności jakichś tam pokrytych łąk pod iganiami, lasku pod stoczkiem. A nawet szosy ku mordom, która żal się Boże, także była we wspomnieniach pełna nie tylko błota kurzu i stałych wybojów, lecz i uroku. Już po raz pierwszy wnet po ślubie jadąc przez Moskwę, pani Barykowa, jadwiga z Dąbrowskich, wsławiła się była pośród polonii rosyjskiej rozmową z Jamszczykiem. Gdy bowiem powóz, w którym siedziała, trząsł niemiłościernie na wybojach mostowej, strofowała kuczera siedzącego na koźle, obrzędowo i poniekąd urzędowo wypchanego sowicie we wszystkich kierunkach. Co to tutaj u was takie płoche bruki? Powtarzała tę wymówkę raz, drugi i trzeci, w miarę zniecierpliwienia, aż do chwili katastrofy. Woźnica oglądał się na nią kilkakroć z oburzeniem, a gdy jeszcze raz powtórzyła okrzyk, uskarżający się na płoche bruki, zatrzymał swego siwka i wrzasnął. Dasztowy, barynia, w samą dzielę ku moim brykam przystali. Płochie bryłki dla płochie bryłki. – Iż babu, płochie bryłki, tak płochie, a ciebie, babo, co za dzieło? Kiedy indziej, już jako małżonka dobrze sytuowanego urzędnika, pragnąc przyczynić się w miarę możności do powodzenia i awansów męża, zaszkodziła mu znamiennie swoją niedostateczną znajomością arkanów mowy rosyjskiej. Było to na balu publicznym w mieście gubernialnym pod Uralem. Bal ów zaszczycił swoją obecnością miejscowy gubernator oraz jego dorastająca córka. Pani Barykowa, po przetańczeniu walca, miała szczęście znaleźć przypadkiem miejsce obok córki gubernatora. Zapragnęła zawiązać miłą rozmowę z dziedziczką poduralskiej potęgi. Zapragnęła skorzystać z chwili i coś zrobić dla męża przez pozyskanie przychylności córki gubernatora. Nie wiedziała, od czego zacząć rozmowę Wahała się i gubiła w niepokoju Co by tu powiedzieć? Wreszcie znalazła Widząc śliczną różę przypiętą do stanika uroczej gubernatorówny Pani Barykowa z zachwytem, rozpływając się w uniesieniu Tonąc w uśmiechach uwielbienia, wyrzekła Ach, kakaja u was krasnaja róża Jakież było jej zdumienie? Ba, przerażenie gdy dziewczę gubernatorskie omdlewająco bolesnym dyszkantem poczęło wołać w kierunku ojca. Papieńka, papieńka, mnie z dziś Skądże pani Jadwiga z Dąbrowskich mogła wiedzieć, że polska róża to nie róża? Tak zdawało się, z brzmienia podobna. Samo wyjście za mąż za Sewerynę Barykę odbyło się w sposób niezwykły. Siedząc już na dobrej posadzie, zdrowy, w sile wieku przystojny młody człowiek, postanowił ożenić się, oczywiście w kraju. Wziął tedy urlop jednomiesięczny i w czasie, którym dowolnie rozporządzał po odtrąceniu okresu podróży, wszystko załatwił. Wyszukał sobie dozgonną towarzyszkę życia, wykonał prawidłowe konkury, zjednał sobie przychylność rodziców, doznał wzajemności. Choć panna za czymś tam czy za kimś, srodze spazmowała. Wziął ślub, odbył podróż powrotną i nie spóźnił się ani o godzinę na swe stanowisko, kiedyś u podnóża środkowego Uralu. Seweryn Baryka nie otrzymał w młodości specjalnego wykształcenia i nie miał określonego zawodu. Gdy był czas potem, nie bardzo mu się chciało zaprzątać sobie głowy nauką, a później okoliczności tak się ułożyły, że za późno już było przedsiębrać zdecydowane studia. Był tedy przez czas dość długi, pospolitym typem człowieka poszukującego jakiejkolwiek posady. Gdy zaś znalazł niezbyt odpowiednią, szukał cichaczem innej, zyskowniejszej w jakiejkolwiek bądź dziedzinie. Chodziło tylko o wysokość pensji, mieszkanie, opał, światło, tantiemy i tym podobne dodatki. A co się za te tantiemy wykonuje? to było najzupełniej obojętne. Trzeba nadmienić, iż Seweryn Baryka był człowiekiem z gruntu i do dna uczciwym, też za najwyższą pensję i za najobszerniejsze mieszkanie nie robiłby nic podłego. W granicy jednak nakreślonej przez Mieszczański rzut oka pomiędzy dobro i złe tego świata gotów był robić wszystko, co każą starsi. Rosja przedwojenna była wymarzoną areną dorobku dla ludzi tego typu, zwłaszcza pochodzących z królestwa. Wiadomości zaczerpnięte w klasach gimnazjalnych, wrodzona inteligencja, która wraz ze zdrowiem towarzyszyła poszukiwaczowi posady i na zawołanie zjawiała się niesiana i niepielęgnowana, wytrzymałość, odwaga, wesołość i pewna odrobina drwiny z Moskala, u którego się służy, lecz nad którym jednak panuje się mimo wszystko, torowały drogę od najniższej do najwyższej pozycji. Trzeba przyznać, że nieostatnią rolę grała w tej operze Protekcja. Cicha, pokorna, dobra wróżka, prowadząca za rękę od niskiego do coraz wyższego rodaka, tu i tam zaczepionego nogą lub łokciem na tej rosyjskiej drabinie. Niewiele upłynęło czasu od chwili ślubu w Siedlcach, a liści Seweryn Baryka był nie tylko ojcem urodziwego synka, któremu nadano imię Cezary Grzegorz, lecz i zasobnym w pewne oszczędności. A rywistą. Sprawiedliwość nakazuje wyznać, że nie hulał, na byle co nie puszczał pieniędzy, ciułał, jeżeli nie nagi i żywy grosz w złocie to przedmioty, meble dywany, biżuterie, nawet obrazy, nawet książki. Niekoniecznie dla ślęczenia nad nimi, lecz raczej jako drogocenne precjoza. Gdy jednak zaszła potrzeba zetknięcia się ze światem ogładzonym i oczytanym, Zjawiła się też nieunikniona konieczność czytania owych polskich drogocennych, bibliotecznych białych kruków w bogatych oprawach. Z tego zaś częstotliwego czytania snuł się w życie duch pewien, jakoby zapach nikły, subtelny, niejasny. Wśród tomów pooprawianych bardzo wspaniale w skórę złoconą, wyciskaną i pokrytą tytułami. Leżał pewien tomik niepokaźny, specjalnie pielęgnowany niczym w skarbcu, klejnot najdroższy. Był to pamiętniczek wojny 1831 roku, napisany i wydany na emigracji przez autora bezimiennego o wyprawie generała Józefa Dwernickiego na beresteczko i radziwiłów. Wśród mnóstwa perypetii, opisanych szczegółowo i w sposób wysoce zagmatwany, była tam na stronicy 37. Podana wiadomość, iż do liczby piętnastu obywateli Na Rusi, którzy do powstania przystąpili i całym swym majątkiem je poparli, należał Kalixt Grzegorz Baryka. Dziedzic sołowijówki z przeległościami. Był to w prostej linii dziad Seweryna Baryki. Dziad Kalixt, swym przystąpieniem do powstania, wpadł, jak to mówią, najfatalniej. Skoro bowiem generał Dwernicki po bitwie pod Boremlem nad Styrem. Naciśnięty przez przeważające siły generała rosyjskiego Rudigera musiał pod Lulińcami przejść suchą granicą do Galicji, rząd rosyjski rzucił się z całą zaciekłością na tych wszystkich, którzy ufruch poparli. Sołowijówka została skonfiskowana. Dom rodzinny naprzód zrabowany doszczętnie, a później spalony. A ów dziad Kalikst na ostatnim koniu z przeobfitej niegdyś stajni musiał ruszyć w świat, to znaczy w szarą i ciemną głębinę po powstaniowej biedy. Stał się z pana ubogim człowiekiem, trudem rąk na kawałek chleba, zarabiającym w obczyźnie. Tekst wiadomości o tym fakcie, podany sucho, bez tkliwości, lecz szczegółowo. Był z obu stron kartki zakreślone przez syna owego dziada Kaliksta, a ojca Seweryna. Dwaj ostatni z powołanej wyżej. Sołowijówki z przyległościami posiadali już tylko wersję przytłoczoną w broszurze oraz ustnie podawaną legendę. Sołowijówka stała się mitem rodzinnym, klechtą podawaną w coraz to innej postaci, o czymś dalekim, sławnym, dostojnym, przeogromnym. Sama ta legenda, jak to zwykle bywa z legendami, powiększyła dziadowskie bogactwa, rozszerzyła posiadłości, a samemu jego czynowi nadała piętno nadludzkiego niemal dzieła. Sucha notatka w rzadkiej broszurce bezimiennego autora stała się niejako wrzecionem, na które się nawijała pełna tajemnicy cienka i drogocenna nić wiary ubogich potomków. Wierzyli w jakąś swą wyższość, która ich w dumę wzbijała. Ojciec Seweryna pod tytułem broszury wypisał wielkimi literami, nie wiadomo do kogo rozkaz, stosując do swego jedynaka czy też do całego szeregu potomnych, pilnować jak oka w głowie. W istocie Seweryn Baryka pilnował owej książeczki jak oka w głowie. Wędrowała z nim po szerokiej Rosji, leżąc cicho na dnie kuferka między brudnymi kołnierzykami i znoszoną bielizną, w sąsiedztwie niepowabnych skarpetek i brulionów podań o posady do rozmaitych dygnitarzy, gdy potomek lekkomyślnego, a wspaniałego dziada. Był ubogi jak mysz kościelna. Później spoczywała w szufladzie stolika, między najważniejszymi papierami. Trafiła do teki wyższego aferzysty, do skrytki drogocennego biura dygnitarza, wreszcie do szafy oszklonej, nabijanej brązami, pełnej cennych zabytków, rarytasów, druku i oprawy. Nie można powiedzieć, żeby treść historycznego raptularzyka miała jakiś szczególnie głęboki związek z życiem duchowym Seweryna Bareki. Była ona jednak w tym życiu czymś dalekim, sennym, nęcącym. Było w tej książeczce zawarte jak gdyby coś z religii, której się nawet nie wyznaje i nie praktykuje, lecz którą się z uszanowaniem toleruje. Było w niej coś z zapachu kwiatu na wiosnę, którego człowiek silny, praktyczny i zajęty interesami nie spostrzega, choćby nań patrzał, lecz który w niskiej ziemi i z cienia. Patrzy nań wiernie, mimo wszystko. I mimo wszystko woń swą ku niemu wylewa. Nadto do skromnego tomiku przyrosła pycha domowa i skryta ambicja. Nie wypadło się do diabła soroce spodogona, ogona, jak pierwszy lepszy z tych, których się na drodze kariery spotyka i którym w pas kłaniać się trzeba. Od niższej do wyższej, idąc posady, rozmaite z kolei zamieszkując miasta. Seweryn Baryka znalazł się wreszcie w baku, na tamecznych naftowych przemysłach już jako urzędnik wyższy, mający pod sobą całe biuro. Skromne dawniej mieszkanie zamieniło się na apartament, którego posadzki zalegały perskie dywany. Na dywanach stanęły meble, nie jakieś tam artystyczne, lecz po prostu drogie, kryte bezcennymi kaukaskimi atłasami. Ciężkie serwety nakryły stoły. A na ścianach zawisły ręcznie malowane prawdziwe, olejne obrazy Mistrzów, równie wysoko w składach mebli cenionych jak same meble. Wiele naczyń ze srebra i złota przechowywały dębowe i orzechowe szafy, masywne jak forteczne bastiony. Wciąż jednakowo umiarkowane prowadząc życie, Seweryn Baryka po latach miał w banku złożonych oszczędności na czarną godzinę kilkaset tysięcy rubli. Był wysoko cenionym osobnikiem, solidną jednostką, cieszącą się powszechnym uszanowaniem w świecie, gdzie go rozrzucił. Wyrastał na widoczną figurę w świadku polskim. Cicha żona, pochlipująca stale i wiecznie, a coraz natarczywiej za miastem rodzinnym, wywarła już na męża wpływ taki, że czasem, nieraz, pachniała mu myśl powrotu do kraju, przeniesienia nad Wisłę domowego ogniska – Podjęcia się tam jakiejś szerszej pracy. Ale znakomita w baku posada, grosz napływający do kiesy istną strugą, dobrobyt, spokój, wreszcie krajów mlekiem i miodem płynący, powstrzymywały na miejscu. Zjawiło się nawet pewne przyzwyczajenie do tamtejszego właśnie dobrobytu: ciepły klimat, znakomite i nadzwyczajnie tanie południowe owoce. Łatwość otrzymania za niejaki grosz przepysznych jedwabiów, taniość pracy ludzkiej, możność spędzenia pory upałów na zychu, wygoda i dostatność urządzenia domowego nie wypuszczały z tego kraju. Nieświadomie czy podświadomie trzymało jeszcze przywiązanie do całego układu stosunków, do przepotęgi carsko-rosyjskiej, na której siedziało się jak mucha na uprzęży ściskającej łeb i boki dziwnego, Obcego rumaka. Tak oto z roku na rok, marząc o powrocie do kraju, a jednocześnie porastając w złote i srebrne pióra, Severin Baryka całą duszę wkładał w synka, w zdrowego i zażywnego czarusia. Chłopiec ten miał od najwcześniejszych lat najdroższe nauczycielki francuskiego, angielskiego, niemieckiego i polskiego języka, najlepszych drogopłatnych korepetytorów, gdy poszedł do gimnazjum. Uczył się wcale nieźle, a raczej uczyłby się był znakomicie, gdyby rozkochani w nim rodzice nie przeszkadzali swymi trwogami i pieszczotami, czy aby nie przepracowuje i nie wysila za nadto. W zacisznym gabinecie, wysłanym puszystym dywanem, tak puszystym, że w nim stopa ginęła, ojciec i syn spędzali jak najczęściej rozkoszne sam na sam. Chłopiec pierwszoklasista, leżąc na piersiach ojca z głową przy jego głowie, i ojciec kołyszący się na bujającym fotelu wcałowali sobie z ust w usta tabliczkę mnożenia, bajkę francuską, którą srogi nauczyciel francuskiego zadał na jutro, albo powtarzali do upadłego jakiś mały wierszyk polski, żeby zaś nie zapomnieć dobrego wymawiania tej trudnej mowy. Szkoła robiła swoje. Czaruś stokroć lepiej mówił po rosyjsku niż po polsku. Nie pomagało przestrzeganie w domu mowy polskiej ani to, że służące były Polki. Pani domu, jak wiadomo, nie mogła wpłynąć na zruszczenie syna. Nie mógł również przyczynić się do zruszczenia czarusia ojciec, doskonale zresztą rozumiejący konieczność znajomości języka państwowego i kładący na tę konieczność nacisk wielki, gdyż w tym okresie czasu już mu samemu pachniało to coś delikatne, miękkie pańskie, co z dalekiego kraju się niosło. Lecz życie samo przepojone duchem rosyjskim robiło swoje. Tak to dni czarusia upływały w ramionach ojca i matki, na ich kolanach, pod ich rozkochanymi oczyma.